Był kiedyś taki zakład, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Księga Objawienia 22:17. Złoto z Tower Bridge. Na Tower Bridge w Londynie stał angielski lord. Obok niego naczynie pełne złotych monet. Chciał je rozdać sztuka po sztuce. Złoto za darmo, wołał ciągle na nowo do tłumu przechodzących koło niego ludzi. Po godzinie mężczyzna ten, uśmiechając się, odszedł. Założył się on bowiem z kilkoma przyjaciółmi, że ludzie nie uwierzą mu, że ofiaruje im za darmo prawdziwe złoto, i wygrał ten zakład. Tylko jeden robotnik, widząc obojętność przechodzących ludzi, wziął od niego z litości jedną monetę, będąc przekonanym, że spotyka się z jakimś żartem. Mimo to zaniósł ją do jubilera, by sprawdzić jej wartość. Gdy dowiedział się, że złoto to jest prawdziwe, natychmiast pobiegł do mężczyzny na Tower Bridge. Jednak było już za późno. Wspaniałomyślnego lorda już tam nie było. Czas minął. Jeszcze dziś na rogach ulic otaczającego nas świata stoi wspaniały dawca. Nie ma on do zaoferowania złota, lecz coś cenniejszego, życie wieczne. I to za darmo. Jest nim żywy Bóg, który zaprasza każdego przechodnia: przyjdź i weź. Czy rzeczywiście można posiąść wieczne życie, nie płacąc za nie żadnej sumy? Nie, wręcz przeciwnie, kosztuje ono nieosiągalnie dużo. Jednak ktoś inny zapłacił za nie, Pan Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu Golgoty za grzesznych ludzi, otwierając im tym samym drogę do życia. Teraz więc każdy, kto w Niego uwierzy, otrzymuje życie wieczne. Zaproszenie to jest dziś jeszcze ważne, ale i jego ważność niedługo niechybnie upłynie. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia, mówi drugi list do Koryntian, 6:2. Dlaczego? Dlatego do nas, z tego powodu do nas należy podjęcie decyzji. Chciejmy teraz uwierzyć i przyjąć tę ofertę Bożą. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Objawienia, Księga 22, 17:17.